Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o książkach, będziemy rozmawiać o tak zwanych wydarzeniach bieżących. Wydarzenia bieżące, proszę Państwa, to prawdopodobnie do obecnych, najbliższych wyborów majowych, a także do wyborów jesiennych, to będzie pedofilia wśród księży. Wszystko to za sprawą braci Sekielskich oraz postawy dziennikarzy, a także samych hierarchów, którzy nie są w stanie, niestety nie mają żadnego mechanizmu, który by te wrogą Kościołowi narrację zneutralizował, i ponieważ łatwość robienia sobie pozycji na tych treściach no jest straszliwa, więc wszyscy będą z tego korzystali, każdy będzie wyrażał oburzenie, niesmak i niechęć postawą tych kapłanów, którzy zostali w filmie Sekielskiego przedstawieni. Proszę Państwa, ponieważ tak to jest, że kiedy wchodzi na tapetę temat aborcji albo pedofilii, albo jakichś innych strasznych rzeczy, wszyscy muszą, zanim cokolwiek powiedzą, wygłosić całą serię zastrzeżeń i dotyczących ich własnej postawy. No więc proszę Państwa, wszyscy wiemy, ja też zrobię to, ale zrobię to inaczej, wszyscy wiemy, że to polityka, wszyscy wiemy, ile trwają w Polsce postępowania sądowe o jakieś głupoty, a nie mówiąc już w takich sprawach jak sprawy o molestowanie seksualne dzieci. Więc wszelkiego rodzaju emocje i wzmożenia u osób tak zakłamanych jak dziennikarze telewizji TVN i inni dziennikarze z innych mediów w ogóle odsuwamy od siebie i nie słuchamy tego. Nie słuchamy lamentu pani Tadli, nie słuchamy tego, co mówi Kamil Sipowicz o tym, co z kolei powiedziała jemu jego żona Olga Jackowska tuż przed śmiercią. Nie interesują nas te rzeczy, ponieważ to jest wszystko efektem filmu Sekielskiego, który jest taki, jaki jest, prawda? No więc, proszę Państwa, trzeba być... My tutaj siedzimy na tym, w tym końcu pola, które się nazywa prawicą, tak? I sobie coś tutaj mówimy. Tak wielokrotnie ludzie z kręgu bliskiego nam ideowo krytykowali postawę księdza kardynała Nycza, biskupa Markowskiego, nie mówiąc już o Wałęsie, Lechu i jego otoczeniu. No więc proszę Państwa, na to wszystko wychodzi Sekielski i oskarża hierarchów z diecezji warszawskiej o to, że kryją pedofilów, a czołowym wykrytym przez Sekielskiego pedofilem jest ksiądz Cybula, kapelan Wałęsy. No co ja mogę powiedzieć, proszę Państwa? No tak, no to rzeczywiście prawda. Natomiast no teraz pytanie, dlaczego ci wszyscy ludzie z Sekielskim na czele, który przecież był dziennikarzem wcześniej, tak? Jak oni jeszcze nie słyszeli od ksiądz Cybula, to eksponowana postać. Przez tyle lat. Proszę Państwa, nie ma sensu krytykowania Sekielskiego i krytykowania jego filmu, dlatego że on właśnie po to ten film zrobił. Trzeba to przeczekać. Natomiast dobrze jest zanalizować okoliczności i pomyśleć o tym, że powinien być wypracowany. No ja go tutaj nie wypracuję, tak? Powinien być wypracowany jakiś mechanizm obrony przed takimi zagrożeniami. Oczywiście pokusa, żeby taki mechanizm opierał się na tak zwanych trudnych, twardych danych, żeby pokazywać, że księża są tylko znikomą częścią w tym całym procederze przestępczym. Znikomy procent pedofilów stanowią i że to nie można tego rozdmuchiwać, to jest naiwność, bo oni tylko czekają na tego rodzaju argumenty, tak? Ale co z tego, skoro są, tak? Proszę Państwa, no niestety... Żeby się temu przeciwstawić, no to trzeba podjąć ryzyko i wynająć swojego Sekielskiego, który zrobi film o pedofilach wśród polityków, wśród artystów, tak? O przestępstwach dokonywanych przez ludzi związanych z filmem, związanych z telewizją. Tak? Takich rzeczy była masa i one się co jakiś czas pokazywały, ale szybciutko były zamiatane pod dywan. Ja rozumiem, że jest ogólny paraliż i nie ma w Kościele nikogo, kto by zdecydował się na taką akcję. Mamy co prawda media toruńskie, ale one chyba też nie są zdolne do podjęcia takiego wysiłku. Natomiast uważam, że tego rodzaju sprawa jest konieczna. Konieczna, dlatego właśnie, że te tak zwane twarde dane liczbowe przemawiają na korzyść księży, więc, ale to nie znaczy, że my się możemy posługiwać tymi danymi, dlatego że argument zawsze będzie ten sam, nie widzicie tragedii poszczególnych ludzi. Rzeczywiście nie widzieliśmy, ale dzięki braciom Sekielskim zobaczyliśmy już te tragedie i mamy w związku z tym kilka pytań oraz wątpliwości. Ja na przykład nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w tym filmie nie było ani jednego psychologa.
niezależnego. Dlaczego tam byli księża, dlaczego tam był biskup Markowski, dlaczego tam był Sekielski na przykład, który moim zdaniem nie powinien się pokazywać, a dlaczego tam nie był psychologa? Była jedna pani po psychologii, która była uwikłana w całą tę historię, bo jej mąż był molestowany i zajmował się nałogowo, jak sama pani stwierdziła, nałogowo pomagał ludziom, którzy byli prześladowani przez księży pedofilów, a może też przez innych pedofilów. Nie wiem, czy on miał tylko taki nałóg, że księża go interesowali, czy też wszyscy pedofile, bo to nie zostało wyraźnie wyartykułowane. I za pomocą tego nałogu niwelował swoje inne nałogi. Jakie to były nałogi, tego niestety nam nie powiedziano w tym filmie. No ale, proszę Państwa, jeżeli robi się film aspirujący do profesjonalizmu, a nie tylko epatujący emocjami, bo to bardzo łatwo, no to powinni być niezależni eksperci. Gdzie oni są? W filmie ich nie ma. To znaczy, że ich nie ma w ogóle? Nie no, chyba są jacyś psychologowie, prawda? Mamy tyle katedr psychologii, wypuszcza się masę specjalistów. No to może niech hierarchia otworzy dyskusję na ten temat. Nie z udziałem księży, ale z udziałem specjalistów, którzy mają wszystkie certyfikaty. Trzeba tych specjalistów zaprosić do studia. Trzeba powiedzieć, studia Toruńskiego oczywiście, no przecież nie do żadnego innego. I niech oni wypowiedzą się w kwestiach takich, czy jak to wygląda, tak? O motywacjach ludzi, którzy na przykład przez wiele lat, będąc pod wpływem takich zbrodniczych instynktów, jakim ulegli, będąc dziećmi, nie są w stanie się z tego wyzwolić jako dorośli ludzie. Dlaczego tak się dzieje? To jest bardzo ciekawe, chętnie byśmy o tym posłuchali. Niestety nikt nie udziela nam takiej informacji, sami zainteresowani nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast bardzo łatwo ulegają emocjom. Mi jest oczywiście łatwo mówić, dlatego że ja nie przeżyłem takiej historii. Ja oczywiście rozumiem, że ta łatwość mówienia może kogoś irytować, ale skoro się powiedziało A, trzeba powiedzieć B, proszę Państwa. Więc jeżeli mamy nagonkę na księży, którzy stanowią 3% pedofilów w Polsce, jeżeli to wszystko ma związek z wyborami, które nadchodzą, ponoć dzisiaj już, ponieważ to PiS jest tą prawicą, która popiera księży pedofilów, jak już ogłoszono chyba na Wirtualnej Polsce, no to sondaże PiS-owi poleciały w dół, no ale PiS może zrobić wszystko, co tylko się da. Podniesiono właśnie, jechałem tutaj metrem, proszę Państwa, zaostrzono kary za pedofilię, 30 lat więzienia. Wszystko przeszło przez Sejm. Nie zdążyłem zobaczyć, kto głosował przeciw, ale to jest ciekawe, kto głosował przeciw. Trzeba sprawdzić, kto głosował przeciw. Bo się może okazać, że wszyscy politycy opozycji głosowali przeciw. Tak? Wstrzymali się. Aha. Dostaję informację z OFU, że się wstrzymali. No to też jest ciekawe, proszę Państwa. Wstrzymali się dlaczego? Nie mają na sercu dobra dzieci? Nie mają na sercu, nie zależy im na tym, żeby tych wstrętnych pedofilów karać? A czego się boją? No, boją się tego, że po wygranych wyborach jesiennych Prawo i Sprawiedliwość wdroży kolejny program i będzie to Pedofil Plus. Prawda? I się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie zajmowało się chwytaniem i demaskowaniem 90-letnich pedofilów, o których wszyscy już wiedzieli wcześniej, ale nikt nie powiedział, bo były jakieś okoliczności, które spowodowały, że nie wolno mówić, tylko zajmie się łapaniem pedofilów prawdziwych. Przepraszam, oni nie brali udziału w głosowaniu. Aha. Tak, nie brali udziału w głosowaniu, trzech było przeciw, reszta była za. Natomiast opozycja tak zwana nie wzięła udziału w głosowaniu, wyciągnęła karty z czytnika. Ale proszę Państwa, no rząd chce dobrze, chce karać pedofilów, natomiast opozycja nie bierze udziału w głosowaniu, a jeszcze od tego oskarża rząd o to, że rząd kryje pedofilów. No więc żaden pedofil, proszę Państwa, jak powiedział Zbigniew Ziobro, nie ujdzie już sprawiedliwości. I ja czekam na wybory te majowe, a także na wybory jesienne, żeby się wreszcie okazało, jak to będzie z tą sprawiedliwością. Czy wreszcie również w innych grupach zawodowych zostaną te procedery ujawnione i czy osoby, które oddają się temu, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Fajnie by było. Uważam, że
jeżeli czyścimy Kościół, to oczyścimy też inne struktury. Ja oczywiście trochę szydzę, dlatego że to wstrzymanie się od głosu jest no, widomym znakiem tego, jaki jest charakter tej akcji i w ogóle nie ma się co oszukiwać, tylko współczuję tym ludziom, którzy rzeczywiście przeżyli tę straszną traumę ciągnącą się długimi latami i dzisiaj muszą sobie dalej z tym radzić samotnie, bo nie wierzę w to, że film Sekielskiego cokolwiek im pomoże i nie wierzę w to, że oni się po tym będą czuli lepiej. Myślę, że będą się czuli gorzej, ale to czas pokaże. Natomiast oczywiście może być tak, że ten mechanizm wyparcia, który działa zawsze, też zadziała w tym momencie i oni stwierdzą, że to właśnie władza obecna jest winna temu, że oni byli molestowani przez księży 30 lat temu. Proszę Państwa, przedziwne rzeczy się dzieją. Dzisiaj z rana przeczytałem taką informację, taki szok, że ktoś był molestowany przez księdza, a sprawa w sądzie toczyła się 7 lat. No toczyła się, bo sądy są w Polsce niezreformowane, proszę Państwa, i głupia sprawa spadkowa potrafi się toczyć 6 lat, tak? I nie jest rozwiązana. A co dopiero sprawa taka, jak sprawa o molestowanie jeszcze dziecka, tak? No więc pretensje o to, że to i tak rekordowo szybko, pretensje o to, że sprawa się toczyła 7 lat, to do kogo, przepraszam bardzo, są zgłaszane? No. No przecież nie do obecnego rządu, tak? Trzeba zreformować sądy i sprawy będą się toczyć szybciej. W czym problem? I myślę, że do takiej reformy sądów dojdzie, więc pozwólmy obecnemu rządowi działać. Ja wielokrotnie byłem odsądzany od czci i wiary za krytykę Prawa i Sprawiedliwości poszczególnych jej członków, poszczególnych ministrów, więc mi łatwo jest to mówić, proszę Państwa, dlatego że ja nie mogę być posądzony o jakąś sympatię dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ wielokrotnie, przepraszam za wyrażenie, wyżywałem się na politykach PiSu oraz na tych, którzy ich popierali. To jest do sprawdzenia, no ale dzisiaj mówię inaczej, proszę Państwa. Dzisiaj mówię, żebyśmy dali temu rządowi szansę, niech on zrobi porządek z sądami, niech on zrobi porządek z patologią społeczną, jaką jest krzewiąca się w różnych obszarach naszego życia pedofilia i przestępstwa molestowane, przestępstwa seksualne wobec dzieci. Oby to się zdarzyło jak najszybciej. Dziękuję Państwu serdecznie. Do następnego spotkania, do następnego razu.